Cześć, to Daoqin i witam was w nowej serii Jazz Jack Rabbit 2. Czy będzie ta seria? Zależy tylko i wyłącznie od was. Dlaczego? Posłuchajcie. W tym odcinku nagram sam, bez nikogo i prawdopodobnie samą tę serię, jeżeli będę nagrywał sam. W tym odcinku nagram demo. No szybko i wyłącznie trzy krótkie plansze kończące się bossem, który nie jest aż taki trudny, ale parę trochę się z nim namęczyłem, już teraz przyszedłem przed niedawno, dzisiaj parę godzin temu. Przyjemne, pamiętam, bo sam kiedyś dużo dość w to grałem, to jest gra mojego dzieciństwa, normalnie wyszła w 1998. Pamiętam, dużo godzin przy tym spędziłem. Wtedy cienki byłem i w ogóle jej nie ogarniałem, ale cieszyłem się, że mogę grać i strzelać z tym żółwi, tym królikiem zielonym, czerwonym. Fajne było. Ale przejdźmy do rzeczy. Teraz nagram. Zobaczycie. Jeżeli wam się spodoba, to dajecie łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. I ja potem podliczę, ile jest tych łapek w górę, ile w dół. Powiedzmy, jak będzie około 50 na plus, czyli tę górę odjąć, tę w dół, będzie tak około 50 na plus, może nawet nie 50, ale jeszcze zobaczę, to nagram pierwszą kampanię. No i później dalej też zobaczymy. Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy będziecie to oglądać, czy to wam się spodoba, czy chcecie tego. No bo jak nikt tego nie będzie oglądał, to po co ja mam to nagrywać? Tak samo jak było z tym Torchlightem czy Call of Duty, że nikt tego kompletnie nie oglądał, co za kogo ja to miałem nagrywać, to nie miało sensu. Więc po prostu, jak wam się spodoba, łapka w górę, jak nie, łapka w dół. Ja będę wiedział, czy chcecie tego, czy nie. No jak nikt nie zagłosuje, znaczy jak gość sobie oleje i nie zagłosuje, no to też wtedy wyjdzie, no bo mogli jednak przewaga tych łapek w górę i to znamy. Oto dajcie mi jeszcze chwilę i zaczynamy to demo. No dobra, jestem, możemy jechać. I wezmę sobie... No... Właśnie jeden, Jazza, Spaza. Jeśli chodzi o następne odcinki, to sami wybierzcie, kim mam grać, czy Jazzem, czy Spazem, wpiszcie w komentarzach. A to, że sobie już przeszedłem Jazzem, to demo. Dlatego wiem, że są trzy misje, ale pamiętałem to w ogóle. Wszystko mi się przypominało z każdym na czasie gry. No to teraz może sobie przejdę z Pazem za odmianę. I zagramy sobie na poziomie Hard. Jestem hardcore. Czyli to może to jest tak głośno. Jakąś mam taką wersję, że automatycznie będzie właśnie. No jedziemy, Teraz już stare czasy. No. Każdy ma tak jakby... Znaczy każdy. Jazz ma inaczej niż Spaz, bo Spaz ma double jumpa, że tak to nazwę, podwójny podskok, jak drugi raz coś nie spację. U Jazza, jak się drugi raz... Jazza, sorry, bo za to wymawiam. Jazza, jak się drugi raz ciśnie spację, to na uszach się kręci i wolniej spada. U Spaza, chyba to jest Spaz, nie Spel. No, w każdym razie u niego, czerwonego króliczka. No właśnie jest ten drugi podskok. I tutaj ma takie karate cios, a Jazz ma podskok do góry i takie dźwięki. Nie, to od was zależy, kogo wolicie. Czy tego, ten jest bardziej szalonym królikiem. Znaczy widać po jego takim, patrzcie na jego jak pływa. Znam parę sekretów, bo przypomniało mi się w trakcie gry, to też w ogóle przechodzę. O, tu coś było, zaczynam szukać, Ciekawostki niektóre też znam. Ogólnie bardzo fajna gierka. Przyjemnie się gra. Nawet na poziomie najtrudniejszym okazuje się do przejścia. Mi się podoba.
jest jakoś wybitnie trudna. Chociaż na ostatnim bossie, na demo, to się trochę namęczyłam. No i tak, i sterowanie tu nie jest za trudne, jedyne jest parę przycisków. Strzałki, podskok, przyspieszenie, no i strzał. Nic więcej tu nie ma. O, nie spadaj. Ciekawe, czy zajdę tam. A, nie, dobra. Do punktu muszę się jebać za przeproszeniem. O! No i pięknie. Tutaj tak a propos, tam jest taki bóg, że jak skoczy się na... To widzicie, to takie do... co się nakręca na róże, to na tym można się zacząć. Tak mi się przypomniało, grałem to za pierwszym razem. Mówię, tu coś było nie tak z tym. Skoczyłem, patrzę, bóg. Jebs, nie można z tego zejść. Musiałem zacząć... Karate cios! A, szczury! Tutaj mamy takie coś. Czy coś było? O, no też by się przypomniał. Coś tu było nie tak. Tego wtedy nie strzelam, bo od razu to otworzyłem, a to powoduje, że tu się robią klocki. No, a tutaj mamy kolejne. Jazzem nie mogłem tego wziąć, a z pozem... Aha, tu jeszcze jest ukryta moneta. A z pozem mogę spokojnie wjechać w skracę. I teraz... Tam są diamenty, tu chyba nic nie ma. Ciekawego, no to wejdziemy tutaj. O, uga. Ło. Co, będzie ze mną latać i mi pomagać, tak? Ty, ale on strzał. Aha, trafili mnie już na stracić. Za jedno życie. A, to odpaliłem. Chciałem zobaczyć, co robi i tak się to skończyło. Ej, głupio, że się go nie da się nie odpowiedzieć. Ja lubię rozwalać wszystkich przeciwników za każdym razem, żeby zbierać wszystko, więc... Wszystko, co jest praktycznie możliwe, żeby jak najwięcej tych punktów, nie wiem czy dlatego, ale po prostu lubię to robić. Jest tam coś jeszcze? Chyba nie. Tu jedziemy. O, i widzicie taki królik, który bierze od nas monety i wysyła nas do jakiegoś lepszego miejsca. Bardzo przydatna rzecz jest. Tylko trzeba mieć wystarczająco zbyt mało niż przy tym gościu. O, i tu jest takie miejsce, do którego spas się nie dostanie. A Jazz spokojnie skoczyć. No to swoje to też. Kolejne życie. W ogóle te życia w sumie tylko punkty, no. Tylko punkty dla mnie będą, bo i tak prawdopodobnie przed jakimiś trudniejszymi momentami będę wygrywał. W momencie, gdy się straci życie, to wszystko się zeruje jakby. Wszystkie rzeczy wokoło odradzają się i wszystko można zbierać na nowo i co. To jest denerwujące w pewnych momentach. Życie cofnie bardzo i trzeba przechodzić, a tak autosave jest i bez problemu można. Znaczy autosave nie ma. To się wydaje dość irytujące, jak tak przed każdym metanem będę musiał ciszej dźwięk. Ale głupie osy, jak ja ich nienawidzę. To są strasznie irytujące, jak zawsze atakować. W ogóle są wysłane. O, fajnie. One skaczą równo ze mną. O! Dobra, daj mi te jabłka. Jest uszenka. Nie wiem czemu, ale... Wydaje mi się, że jak grałem jazzem, to inny był trochę ten połudny. Może to się... Chociaż... O! Widzicie, te naboje, które teraz podnoszę, to są do... Wytacza ognia. Bardzo fajna broń. Ale się gnoju.
tu jest taki 14. A nie, ta sama w sumie. Tylko z innej strony chyba poszedłem. To tam coś trochę ominąłem. No nie ważne. Chipsy! Ciastka! Wytaczam ognia właśnie, przyjemnie się rozwijam teraz. Bo do góry! Oj, jak są takie specjalne pola, to ich nie można rozwalić, tylko trzeba właśnie... Oj, teraz zostałem uchylany i chodzę odwrotnie po pewnym stanie. Muszę sobie porozwalać wszystko. O, fajnie. Muszę sobie pić, jest teraz głupio będę łajny. O, przeszła. Góry! To ciekawe jak się sam dostać. Nie mam pojęcia. A, monety. No i jest. O, brakuje 7 monet, czyli niepotrzebnie tam co ominąłem. Ja to już aj, to trzeba. To moje jest dość przyjemne później w normalnej rozdzie. No oczywiście oprócz bossa, który jest trudny, końcowy. A mam tylko 3 plansze, to demo, a to jest przejść. O i teraz mam coś takiego jak Sugar Run, czyli cukrowe cukrowy bieg. Że wszystkich mogę zabijać, po prostu biegnąć z nich. No i wygrałem tak. Dobra, to już jest ostatni level tego demo. Mam nadzieję, że czarownica po sobie latała. Dajcie mi chwilę, tylko zapiszę. Sprawdzę, co mi wspomnieją, no bo zgadujecie. Moment. Okej, już jestem z powrotem. Widzicie, nasz spaz zaczął zjadać gołębie. O, jakiś leci. Nie, nie, to nie jest gołąb. To jest jakiś ptaszek. Om nom nom i nie ma ptaszka. A my jedziemy dalej, tutaj w tej planszy pamiętam jest kupia czarownica, która mi strasznie wkurza. Teraz zobaczycie dla niej dlaczego. Nawet nie wiem czy mu się da zabić. O właśnie takim czarem wnętrznica. A jak nas trafi, to zamieniamy się w dobra. Gdybyśmy chcieli pójść dalej, to jest niemożliwe. Bo chyba nie możemy sobie spalać. Więc możemy zrobić to iść w tym kierunku. I zaraz zresztą zobaczyć co się dalej stanie. O widzicie tu stoi pani królik. Która jak do niej podejdziemy. Japs. O tak. Coś wyższe od niego trochę. Nieważne. I mnie interesuje jedna rzecz. Do zera. A z pierwszej pani czarownico, ja cię nie chcę. Ja cię ominę te czary. O, widzicie. Jakoś jej uciekłem. Ale, dobra, nie uciekłem. Ja mam pytanie, czy ktoś wie może i nie napisze, czy tą czarownicę dałoby się zabić, jakbym się tak skłonił, żeby ją napieprzać. Czy ona by w końcu zginęła? Nie było tej emocji. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie, to też napiszcie. Odwaliłem, mogę tam jeszcze sprawdzić. Tam dalej też by się udało przejść, dopóki mi nie otworzył tego. A,
A, no i tego nie otworzę, no bo nie mam jazza. A z Ozen nie da rady. Bieg, błądzie, wszyscy kurwią. A my nie przejdziemy, czerwonicy. A to co to jest? O, sekret. A, jak ostatnio grałem, tego nie zauważyłem. Fajnie. Dobra. Zbierasz. Jep. No. Do góry. Wyjście tu. Tu. Pierdzielamy. No chyba w sumie nawet nic nie było. Auto, zapisik i... Możemy... O właśnie. Też mi się skojarzyło. Też ostatnio nie znalazłem. Ale skojarzyło mi się, że tu jest jakiś sekret. Tu nie ma. Tak jest. Tylko piosy. Nie lubię ich. Tak. Weźmiemy tą marchewkę. Zrobimy to. I idziemy, bo tu już jest czas na bossa. O, już traciłem nawet jedną rzeczą. To jest tutaj irytujące. Chociaż już tyle razy nie patrzyłem, że już ogarnąłem tak chyba na niego. I on strzela do nas... Może z tymi kulkami. Jak trafi, no to jedno przyjdzie na... Ale jest tego pewien plus, mianowicie jak stracimy, że to jest jakiś skórny sektanie. W tą chwilę to przyjmuje na pierwsze i rozleży. Chyba, że nam ucieka. I co jakiś czas to mi coś zaczyna odpieprzać. O, sekret. Ej, bo mi zostało jedno życie. Chyba, tylko za to. No. Ha, rozwalałem go do przeczytania. No. To już było na tyle, jeśli chodzi o to demo. Osiągnąłem zajebiste drugie miejsce. No wtedy parę razy ginąłem i leciałem od autozapisu i tam zbierałem wszystko jeszcze raz, przez to miałem więcej. Trochę mnie będzie denerwować, jak za każdym razem będę musiał ściszać to. Ale cóż, no dobra, w każdym razie, jeżeli zdecydujecie się i będzie miało to ten film dość plusów, znaczy dość łapek w górę, żeby zacząć, żeby się w ogóle opłacało, no bo jak ja to zacznę, a tego nikt nie będzie oglądał, to jak to ma sens? No jak to będzie oglądane, no to będziemy zaczynać od pierwszej kampanii, czyli właśnie tej. Jeżeli będzie dalej się podobać, dalej będzie oglądane, to będziemy jechać dalej. No i to chyba było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Z Jazza Grabita. Z Jazz Jack Rabbita. Albo... Albo nie. Albo z czegoś innego, jeżeli
nie osiągnie to wystarczająco ilości łapek w górę. Cześć!